mać. Tyle czasu mi to wszystko zajęło. Od pierwszego podejścia do tego ostatniego minęły 4 lata. I w tym czasie wiele razy myślałem, żeby po prostu wyłożyć na to lachę i mieć luz. Najpierw wywalili mnie z poligonu, później spalili gąbki, a w kolejnym czasie nie umiałem się ogarnąć z budową nowego toru pod Stargardem. To jednak była misja na Marsa. Ale mimo wszystko nie umiałem odpuścić. Musiałem to jakoś zrobić. Tak to wygląda na tą chwilę. Dzisiaj jest czwartek. Zobaczymy, jak tam z rusztowaniem. Też już jesteśmy na samej końcówce. Co tu odpindalacie? Tego nie nagrywaj. Szkoda mi było rezygnować. Więc wymyśliłem, że robię wszystko od początku. Albo teraz, albo już nigdy. I wtedy podjąłem decyzję. Właśnie zaczynamy akcję Flat Drop Backflip podczas Baja Poland 2022. Jedziemy z tym. No i tak to właśnie było. W czwartek jeszcze składaliśmy rusztowanie. W piątek wykonałem 5 skoków próbnych, w sobotę tylko 2. No a w niedzielę musiałem skoczyć już na pseudolądowanie. Chyba nie wątpicie, co? Że dziadek to odjedzie. Emocje. Po pierwszym nieodjechanym skoku próbowaliśmy podrasować jeszcze lądowanie i pomimo presji czasu i braku odpowiednich materiałów cały czas wierzyłem, że mi się to uda. Nie, jest git, jest git. Pamiętaj, że z lewej strony masz trochę mniej. Tak, brawo. Na samym początku nie wiedziałem, co o tym myśleć. Po tym skoku okazało się, że złamałem kręg w odcinku piersiowym. No i było wiadomo, że tak szybko tego nie powtórzę. Gąbki kazali mi wywieźć i zabrać rusztowanie w ciągu 2 dni. No i trik w rezultacie nie został odjechany i tym samym jest niezaliczony. Ale dziś, patrząc z perspektywy czasu, jestem po prostu szczęśliwy, że mimo wszystko wyszedłem z tego cało i walczyłem do końca. Chociaż kto wie, może to jeszcze nie jest koniec.